Znajdujemy się w warsztacie mechaniki pojazdowej Pilmat, znajdującym się w Nowej Soli, a oto dyrektor całego przedsiębiorstwa, Mateusz Pilarski. I przechodzimy do omówienia tematu wymiany gumek stabilizatora w samochodzie Vectra C. Oto główny mechanik. Proszę bardzo. Miło mi. Więc tak, żeby wymienić gumki stabilizatora przedniego, w tymże Oplu, należy zdemontować, no unieść oczywiście samochód, to jest logiczne, do tego chyba nie muszę mówić, i zdemontować najlepiej dwa koła przednie, prawe i lewe. Po czym muszę przejść do kanału. Po czym w związku z tym, że nie ma dostępu dobrego do gumek, które się znajdują tutaj, tu są łączniki i przymocowany jest stabilizator do sanek silnika, tu jest jedna guma. Tutaj mamy drugą gumę. Żeby w ogóle dostać się do możliwości wymiany, musimy odkręcić tutaj tą łapę taką wspomagającą, która trzyma również sanki główne, na którym znajduje się między innymi silnik. Czyli tak, odkręcamy te tutaj widoczne trzy śruby. To jest na lewej łapie i na prawej łapie robimy to samo. Jedna, druga, trzecia śruba. Wówczas będziemy mogli opuścić nieco te sanki i opuszczenie tych sanek spowoduje, że będziemy mieli lepszy dostęp do odkręcenia obejmy, która trzyma gumę. Tutaj się znajduje ta obejma. Do tej obejmy mamy dostęp z tej strony, ale jest on, umówmy się, kiepski. Ale po odkręceniu koła, również od strony koła, tak jak widać, pojawi nam się możliwość operowania tak tą obejmą, żebyśmy mogli zdemontować po pierwsze, a po drugie zainstalować nową gumę. No i po montażu nowej gumy, wiadomo, w odwrotnej kolejności całość najpierw przykręcamy gumę, wiadomo, do sań, po czym jak już mamy to przykręcone, tutaj najlepiej sobie położyć jakąś poprzeczkę troszeczkę do góry, nawet lewarkiem podciągnąć. Skręcamy z powrotem te elementy wspierające. Raz to do karoserii. Tutaj jest główna śruba, która do karoserii trzyma te sanki. A to mówię, to jest element stabilizujący, wspomagający cały ten uchwyt. Ten lewy i prawy. No i montaż kół, wiadomo, i temat jest zamknięty. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.